Ja się utrzymuję z aktorstwa przy życiu, no ale zajmuję się od wielu lat również scenopisarstwem. Jestem producentką i właściwie tylko do kolekcji mi brakowało właśnie reżyserii. Co mnie inspiruje? No życie oczywiście, ale również sztuka. Ale przede wszystkim literatura. To jest czysty przypadek, niestety. Po prostu nikt nie chciał opowiedzieć mojej historii, którą napisałam. Nie jest to historia powrotu, to jest inna historia. No i postanowiłam sama się zabrać za to. Ale żeby zabrać się za tamtą historię, musiałam najpierw opowiedzieć historię powrotu. No i stąd reżyseria. Dlatego, że ja zawsze mam jakąś interpretację tego wydarzenia. I to jest właśnie ten sposób mojej wypowiedzi. To samo dotyczy pisania, bo ja też próbuję się w literaturze. To jest oczywiście zupełnie inny sposób opowiadania. Ale też mnie właśnie interesuje to mieszanie, to jakieś tam wyobrażenie mojego świata, które czerpię oczywiście z prawdy, bo tylko prawdziwe opowiadanie, nawet jeżeli jest ono domyślane, czy za bardzo, czy wymyślane przez autora, to jednak jeżeli nie jest osadzone głęboko w prawdzie, to po prostu nie ma sensu. Znaczy mówię poza opowiadaniami takimi jak baśniowymi, jak tam Tolkien, czy inne historie, które uwielbiam. Temat sam do mnie przyszedł. Zresztą jest mnóstwo historii do opowiedzenia. Mnóstwo. A ten jakoś tak przyszedł do mnie. Chodził za mną bardzo długo. Czyli temat wojny współczesnej. Uczestniczenie w tej wojnie nie tylko tego człowieka, który jedzie na nią, ale również całej rodziny. Także to jest opowieść jakby z innej strony. Opowieść o kobiecie również, o rodzinie, ale też przede wszystkim o kobiecie, która razem uczestniczy w wydarzeniach wojennych. Nie powinno się mieć ograniczeń w momencie tworzenia, ale w momencie wypluwania z siebie już tego ostatecznego dzieła, to wtedy przed tym ostatecznym pokazaniem siebie muszą nastąpić cięcia radykalne i wtedy muszą nastąpić ograniczenia. Tutaj jakby są narzucone ograniczenia. I to jest bardzo dobre. To jest doskonałe. To każdy film, minutowy film też można, też w minucie można zawrzeć cały świat. Także to nie jest absolutnie, nie postrzegam tego jako trudność. To jest po prostu normalne dla mnie. No. Ja zawsze jestem osobą, w której jest nadmiar wszystkiego. W związku z tym cieszy mnie ta końcówka, ta sama końcówka, kiedy ja mogę pozbywać się tego nadmiaru. Ja wtedy dopiero czuję, że tego jest za dużo, tamtego jest za dużo i wtedy powstaje tylko ta esencja i to jest właśnie ciekawe.